zapowiadał się deszczowy i wietrzny, marzenie każdego motorowca. Jednak żal było zmarnować wolne od pracy siedzeniem w domu. Gdzieś koło 12 prognoza pogody dała nadzieję na lepsze popołudnie. No to w drogę. Cel ogólny to dojechać do Rzeszowa i z powrotem. Trasa zaczęła się od problemów z telefonem, który nie mógł złapać sygnału GPS. Chcąc uniknąć samochodów, wybrałem drogę na północ o T40 między lasami i wioskami. Nawigacja w trybie rowerowym nie oszczędzała zawieszenia motora. Po pewnym czasie w ogóle przestała nawigować, bo tak sprytnie działa, że jak ma wyłączony ekran, a telefon jest w kieszeni, to nie przelicza trasy w razie zejścia z niej. Trochę pobłądziłem. Jestem w zajebistej miejscówce summa summarum. Pobłądziłem, bo Google Mapsy są jakie są. Nie ma tam opcji motorowej, także jeżdżę na rowerowej. Jestem w zasadzie na końcu świata. Gdzieś przed Rzeszowem. Nie wiem, jak się dokładnie nazywa ta miejscowość. Jest na południe od autostrady. Zresztą autostradę nawet słychać. Wracam się teraz do jakichś bardziej asfaltowych, cywilizowanych dróg. I do Rzeszowa. Stamtąd będę więcej coś mnie kręcił. W każdym razie pogoda jest super, okoliczności przyrody też są fenomenalne. W życiu to chyba tak jest, że najmniej zaplanowane jazdy są najciekawsze. Takim oto sposobem przez przypadek dotarłem do rezerwatu przyrody Zabłocie. Części na południe od autostrady. Częściowo dostępny dla zmotoryzowanych, świetne miejsce na rower. Teraz postaram się jakoś dojechać do tego Rzeszowa. No nic, patrzcie i podziwiajcie. Odbijając dalej na południowy wschód od E40 w kierunku Kielanówki, znów zabłądziłem, dzięki czemu trafiłem na piękne, górzyste drogi wenturażu upraw rzepaku. Im bliżej miasta, tym częściej trafiały się zjawiskowe, nowoczesne domki burżuazerii rzeszowskiej, przemieszane z zabytkowymi kościołami na wzniesieniach. Osiedle Słoneczny Stok planowałem dojechać zupełnie od dupy strony. Jestem niedaleko ulicy, a nieważne jakiej, to jest Słoneczny Stok. Rzeczywiście jest słoneczny. Za mną trochę meandrują chmury deszczowe, które mnie trochę niepokoją, no ale trudno, najwyżej zmoknę. Motocykl spisał się w miarę dobrze, ale czuć, że jest trochę styrany, zwłaszcza na takich polnych drogach. Trochę mi się
klapa tuczy tutaj, będę musiał coś z tym zrobić. Piękna panorama Rzeszowa tak w ogóle. W tle. Po krótkiej wizycie, to tu, to tam, przyszedł czas na powrót. Dnia niewiele zostało, temperatura spadała, czarne chmury nadciągały. Przejazd przez centrum Rzeszowa pod nowoczesną kolistą kładką dla pieszych i w pobliżu charakterystycznego pomnika. Na dzielnym Pegazie lawirowałem w popołudniowym ruchu ulicznym, aby ostatecznie wyjechać na E40. Przede mną długa droga w kierunku zachodzącego słońca.